Na tym skrzyżowaniu kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, zwłaszcza ci, którzy wyjeżdżają z ulic Beringa i Wilczej. To jednak już niebawem ma się zmienić. Skrzyżowanie w Olsztynku czeka przebudowa. Zabiegaliśmy od właściwie 3 lat o wybudowanie tego ronda, o wybudowanie w ogóle tego skrzyżowania newralgicznego między ulicą Olsztyńską i von Beringa. I wiadomość dobra jest taka, że z Rządowego Funduszu Dróg Strategicznych Dróg otrzymaliśmy kwotę 2 milionów złotych, około 2 milionów złotych przy naszym wkładzie własnym, naszym i gminy wspólnym, 1 000 000 złotych, więc 65% mniej więcej dofinansowania. Przystąpimy jako powiat do przetargu lada moment, jak tylko podpiszemy umowy. Rondo ułatwi wyjazd z ulicy Wilczej. W tej części Olsztynka powstaje coraz więcej bloków, więc na przebudowie skrzyżowania skorzystają głównie mieszkańcy miasta. Uważam, że jest bardzo potrzebne, będzie tutaj bezpieczniej. Tak, uważam, bardzo jestem za tym. A jak to wygląda z perspektywy mieszkańca? Trudno jest stąd wyjechać? No, dosyć trudno. Czasami jak syn po mnie przyjeżdża i chcemy się tu jakoś przedostać, no to... Dosyć długo, czasami bardzo długo się stoi. No to zależy, jak tam się trafi, na jaki tam godzinę szczytu, ale tak, długo się stoi. Na pewno, bo to jest niebezpieczne tu jest. Tu powinno być rondo. Powinno, według mojego zdania, to na 100%. No. Pani zdaniem tutaj byłoby potrzebne rondo? Chyba tak, na pewno. Aha, dlaczego? No bo jest ruch tutaj bardzo, wie pani. Ja nie wiem, czy tu jakieś wypadki były, ale to nie wiem, ale na pewno by się przydało. Tu? A ja wiem, czy to potrzebne. Moim zdaniem nie. A jak się jeździ tutaj? Trzeba długo czekać i w ogóle... Nie. To są czasami te godziny pracy, jak nieraz wracę, to jeszcze, ale tak to nie, jeżdżę codziennie i nie widzę tu kolejek żadnych. Ulica Olsztyńska łączy drogę ekspresową 51 z Olsztyna z Krajową 7, którą można dojechać do Trójmiasta i na południe kraju. Ruch na tej ulicy jest dość duży, zwłaszcza w sezonie turystycznym. Jest to jedno z najbardziej zakorkowanych skrzyżowań, ale jednocześnie jedno z najważniejszych w mieście, bo przecina nam właściwie miasto. Po jednej stronie mamy osiedle, po drugiej stronie pozostała część miasta i wróciliśmy do czasów chyba sprzed obwodnicy zachodniej, ponieważ taki ruch był wcześniej, przynajmniej takie natężenie. Ważna inwestycja, potrzebna, ale też trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia wykonania samego ronda, które ma odkorkować te skrzyżowanie, ale także włączenia dwóch ulic, które kiedyś były włączone w ulicę Olsztyńską, czyli ulicy Sportowej i Floriana. Ogniskuje się tam duży ruch ciężarowy, jednocześnie w ostatnim czasie powstaje bardzo duże osiedle, gdzie już w tej chwili jest kilka dużych bloków zasiedlonych, w budowie są kolejne. No i też cmentarz komunalny, który znajduje się przy ulicy Wilczej, potęguje dzisiaj duży ruch, a ten ruch z każdym dniem będzie większy. To, co przewidywaliśmy, że będzie działo się kilka lat temu, to właściwie już się spełniło. To nowe rozwiązanie komunikacyjne jest po prostu tam niezbędne. Dzisiaj mamy z dużych osiedli od strony Ostrowinu drogi powiatowej, z miasta mamy właściwie jeden tylko wlot na ulicę Wilczą. No i to względy bezpieczeństwa, względy również jakiegoś komfortu wyjazdu. Lokalne władze podkreślają, że rondo ma być przede wszystkim bezpieczne i funkcjonalne. W pierwszej kolejności starostwo opracowało dokumentację, znamy już te parametry, wiemy, jak będzie wyglądał projekt. Poza samym rondem oczywiście będą chodniki, będzie dodatkowe oświetlenie, przejścia dla pieszych z każdej strony. Tuż za mną będzie budowana też sala gimnastyczna starostwa powiatowego w Olsztynie. Ona się niebawem rozpocznie, ta budowa, i potrwa kilkanaście miesięcy, ale także pod tym kątem te rozwiązania komunikacyjne zostały zaprojektowane. Ulica Olsztyńska jest uczęszczana zarówno przez samochody ciężarowe, jak i przez turystów i mieszkańców regionu. Rondo w Olsztynku ma być gotowe w ciągu 2 lat.